Dziś rozmowa z Katarzyną Godlewską, założycielką sklepu Kasa Karina. Będzie opowieść o powstaniu e commerce który zrodził się z potrzeby zakupu doniczek. Obecnie można urządzić tam całe mieszkanie, dom, biuro, a także można od Kasi kupić zapachy przez telefon. I jedziemy. Cześć Kasiu, fajnie, że jesteś. Fajnie, że wpadłaś. Dobrze, zacznijmy może od razu od, od historii, jak zaczęła się Kasa Karina, bo to już no parę ładnych lat i jak na e-commerce w Polsce, no to już bardzo dojrzały sklep. Tak, rzeczywiście. My powstaliśmy w 2016 roku. Yy, miałam pomysł na otworzenie sklepu internetowego, ale tak na samym początku... Nie wiedziałam, w którym kierunku mam działać, jak to będzie, co to będzie, z czym to będzie, ale najfajniejszą taką sprawą, która gdzieś zmobilizowała mnie, była sytuacja, że potrzebowałam doniczek. <sum> I niestety, może to brzmi tak banalnie, doniczki wszędzie dostępne, ale no, nie były dostępne. I tak zaczęłam szukać. W związku z tym, że bardzo lubię kwiaty, bardzo lubię otaczać się pięknymi produktami, zaczęłam właśnie y, szukać w firmach skandynawskich. Podobał mi się ich styl, podobała mi się, podobało mi się przede wszystkim ich wykonanie, no i jakość. I dlatego postanowiłam otworzyć. Sklep Kazakarina. Na samym początku były problemy, jak nazwać, co nazwać, w jaki sposób, ale też tak śmiesznie, bo przyjaciółka, która mieszkała wiele lat we Włoszech, mówi: No, może podpowiem ci z nazwą, i tak akurat wyszło. Kazakarina bardzo się spodobało, no i w 2016 roku. Powstała strona internetowa i sklep internetowy na samym początku z doniczkami. Tylko i wyłącznie były doniczki, różne, przeróżne, wysokie, małe, kolorowe i tak zaczęła się nasza cała historia ze sklepem. Nie, no fajnie, fajnie konkretna potrzeba, czyli jak już mi się od razu e, pytania już takie dalsze, jak się, jak się handluje doniczkami, które w większości są bardzo ciężką ceramiką, która jest nieodporna na, e... na transport raczej. Tak, powiem, e, początki były ciężkie pod takim względem, że uczyliśmy się po prostu w jaki sposób mamy dostarczać te doniczki, w jaki sposób mamy pakować, e, jak przedstawić przede wszystkim produkt przez stronę internetową, no bo e, Wiadomo, sklepów jest dużo, produktów jest mnóstwo i w jaki sposób zachęcić tego klienta, żeby akurat nasze doniczki były fajne. I tak, rzeczywiście. Na początku mieliśmy problemy z pakowaniem, mieliśmy problemy z dostarczaniem, nie wiedzieliśmy jak pakować, żeby wszystko docierało do klienta w jak najlepszym stanie, no bo w to przecież w jednym kawałku, bo to doniczki były, ale no próby, błędy udało się, więc mamy już jakiś tam fajny system pakowania opracowany, zwrotów i uszkodzonych paczek mamy coraz mniej, gdzie bardzo się z tego cieszymy, no i, i rozwijamy się <noise> cały czas. Działa. A ja, tak z ciekawości i technicznie, na jakim systemie startowałeś? Czy wybrałaś jakiegoś Sasa, czy to był stawiany jakiś własny, własne rozwiązanie sklepowe? Ojejku, to już było tak dawno, żebym <noise> pamiętała. Wiesz co, chyba na samym początku pamiętam, mieliśmy na Wordpressie. Okej. Okay sklep. Nie wiedziałam w ogóle, uczyłam się na samym początku wszystkiego, Oczywiście. tak jak każdy, bo przebranżowiłam się z innej branży, zaczęłam inną branżę i na samym początku to był WordPress, który Później z czasem niestety nie spełniał naszych oczekiwań no tak, u i wymagań. E-commerce jest bardzo ograniczony. Znaczy, zwłaszcza kiedy, jeśli przestałaś tylko do dochodziły ci kolejne o, e tak, towary, to kolejne tak, SKIS, tak. dużo rzeczy customowych raczej jest e w Twojej branży, więc myślę, że to cię przegnało i na jakieś tak, inne rozwiązanie. E dokładnie. Później zaczęliśmy szukać e na samym początku właśnie ten WordPress był, e później było Shoplo, a teraz de facto jesteśmy na szoperze, tak? Okej. Okay. Tak, dokładnie. To jest ze Szczecina tak. obecnie. Szoper ze Szczecina? Nie, ja ze Szczecina. No tak, ale e, prezesem jest e, Szczecinianin tak? i biuro sprzedaży i wszystko przeniosło się też do Szczecina. Wiem, bo mieszkałem chwilę w Szczecinie, także zwracam a, uwagę. Dobra. No to, to dobrze wiedzieć. To teraz będę y, zawsze każdemu mówiła, że prezesem, szefem shopera jest y, szczecinianin. Szczecinianin a Marcin, a firma jest z Krakowa. Ok. I... Jak szybko zaczęłaś dołączać inne towary niż doniczki? No bo zaczęłaś od y, pierwszej rzeczy. A, i, i co przyszło dalej? Bo znalazłaś sposób na wysyłkę, na pewno jest sposób na prezentowanie. No. Boisz zdaniem doniczka jest dość ciężką rzeczą, bo doniczkę trzeba pokazać w konkretnej aranżacji, tak. y, z konkretnym kwiatkiem, żeby poruszyć wyobraźnię, bo wiele osób y, nie potrafi kupić doniczki. Y, 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 wiem, bo ostatnio miałem <grym kilka <grym problemów w domu. <grym Zapraszam <grym do siebie. To y, powiem tak. Y, bardzo dużo Staram się rozmawiać z klientami. Bardzo dużo wykonuję telefonów i potrafię telefonicznie. Nie wiem, jak to jest. Właśnie osoby, które współpracują z Kazakarina, bardzo często dziwią się, w jaki sposób doradzam. Często pytam się klientki, jakie ma wnętrze, jaka kolorystyka i na przykład potrafię dobrać. I zawsze mówię tak, jeżeli na przykład. Nie spodoba się produkt, bardzo proszę odesłać. Odbiorę od pani, ale gwarantuję, że ta jest lepsza niż ta, którą pani sobie wybrała. No i rzeczywiście nie było takiej sytuacji, żeby nam klientka odesłała produkt, tylko panie dzwonią, dziękują i są bardzo zadowolone. Tak, z Doniczek przeszliśmy na większe rzeczy, wien, w, a, wysokogabarytowe, jak Ga gabaryty to się ma... wielko Gabaryty, wielkogabarytowe. Tak, wielkogabarytowe. No i zaczęłam po prostu po, po współpracy. Nadal również współpracujemy z firmą Lenebier wprowadzać dodatkowe firmy. Zaczęliśmy wprowadzać wyposażenie wnętrz, zaczęliśmy wprowadzać rzeczy do kuchni, rzeczy do toalety, bo de facto łazienka. Łazienka jest też fajnym miejscem, w którym spędzamy bardzo dużo czasu, a jest w ogóle niedoceniana. Tak? Bo każdy urządza sobie salon, kuchnia, a nikt nie zwraca uwagi na łazienkę. I w związku z tym, że coraz więcej widziałam zapotrzebowania, zaczęłam właśnie również wprowadzać piękne ręczniki lniane do łazienki, produkty do, dla pań, kosmetyki. Zaczęłam wprowadzać również, wiadomo, jakieś tam dywaniki łazienkowe. I yy, yy, wiadomo, świeczki, bo wiadomo, tak jak dużo pań często yy, nie ma czasu dla siebie, bo jesteśmy zabiegane, zapracowane, praca, dom, dzieci, zajęcia dodatkowe, tak później w tej łazience jest taki relaks. O. No tak, też powiedzieć, jak ma się dzieci gdzie można się zamknąć zupełnie Tak, Mamy czasy. 15 minut dla siebie i właśnie dlatego również zaczęłam wprowadzać mhm. różny asortyment. I ten asortyment był wprowadzany w trakcie różnych potrzeb, które ja widziałam, że są gdzieś właśnie w oczekiwaniu klientów, tak? No właśnie. Reklama. Od sześciu lat agencja Result Media prowadzi skuteczne działania reklamowe dla e-commerce kasa Karina. Te kampanie zwiększają sprzedaż i zdobywają nowych klientów. Zapraszamy do kontaktu na resultmedia.pl. I po reklamie. Bardzo mi się podoba to, co mówisz z tego powodu, że bardzo mi się czuję silne skupienie na kliencie. No i to wiem. Nie tylko z naszej rozmowy, ale też wcześniej, że ty właśnie bardzo dużo rozmawiasz z klientami, że ty tak. cały czas jest. Cały czas nie tracisz kontaktu z bazą, tylko cały czas, tak jak właśnie przed chwilą powiedziałeś, że doradzasz z kwestii doniczek, ale że ty bardzo dużo pracujesz w takim bezpośrednim klient serwis na słuchawce. Wiesz co, tak, dlatego że ja zazwyczaj mówię w ten sposób. Bardzo bym chciała, żeby wszystkie inne firmy traktowały klienta tak, jak ja bym chciała być traktowana. A ja, że mnóstwo pytań zadaję, lubię rozmawiać, dlatego Jestem otwarta na rozmowę, tak? Nie chciałabym, żeby ten klient tylko kupił doniczkę i później powiedział do widzenia. Raz zrobiłem zakupy w sklepie Kazakarina, już nie wrócę, tylko chciałabym, żeby ci klienci po prostu powracali, bo fajnie, może fajnie rozmawiają ze mną, mają fajne doradztwo, nie czują się. Jak to mogę powiedzieć? Buduję Tacy... relacje chyba? Tak, buduję relacje z klientami. Bardzo lubię te relacje z klientami i y, dlatego te relacje z klientami są y, i staram się, żeby były y, cały czas polepszane, tak? Nie wiem, czy mi wychodzi, to już by musiały klientki się wypowiedzieć Zresztą, na ten e temat. E jeśli e Commerce działa od 7 lat w Polsce, to wychodzi. <ślad> <ślad> tak, no wiadomo, nie robię tego jakby sama za sukcesem mm -hmm. Kariny. Jest również wiele firm, z którymi współpracujemy. Tak? Zawsze mówię, że dzięki firmie, z którą współpracuje oczywiście Result Media, mamy ten sukces, bo firma wspiera nas jako Kazakarinę, wspiera nasze oczekiwania tak? i potrafimy znaleźć fajną taką, jakby nić porozumienia, tak? bo to też jest bardzo ważne. Czasami budzę się i mówię tak jejku dzisiaj dzwonię do pani Marty bo znalazłam fajny pomysł tak wiem co bym chciała wprowadzić i musimy w tym kierunku działać. Pani Marta za chwilę yy, yy, odzywania do mnie tak pani Kasiu fajny ten pomysł zrobimy go yy, w ten sposób i w taki reklamę taką i taką więc jest to fajna nić porozumienia. No i też reaktywność. Jeśli... Budzisz się tak. rano z pomysłem, i on jest wykonywany tego tak, samego dnia po, tak, po południu. Tak, to, to nie tak, jest korporacja, 7 tak, stopni, 5 tak, zebrań. Dokładnie. I y, dzięki temu też y, mówię, cenię sobie współpracę z, profe y, z profesjonalistami. Ach, już za dużo rzeczy chciałam od razu powiedzieć, <laughs> ale y, tak, bardzo dobrze mi się współpracuje. Była to pierwsza agencja, z którą zaczęłam. Nie, przepraszam. Trzecia. Agencja, z którą zaczęłam współpracować, ale no współpracujemy już 5 lat. Współpraca fajnie nam się układa, realizujemy nowe pomysły, jesteśmy elastyczni pod względem y, oczekiwań klienta, tak? Bo rynek się tak szybko zmienia i takie są różne oczekiwania, a my reagujemy na to wszystko. I pod tym względem, fajny team, no, to jest y, no, 100% sukcesu, tak mi się wydaje. Podstawa. Podstawa. Okay. Przejdźmy już wywołaliśmy agencję, wywołaliśmy klientów. Czas, czas na marketingową część rozmowy. O, dobrze. E, bo tak jak niedawno miałem tutaj bardzo fajnego gościa, chwilę wcześniej, czyli branża deweloperska dostajemy. Oj, to też bym z de branżą deweloperską miała wiele wspólnego, bo Trochę... moje piękne produkty, deweloperka. O ma Pani Marcie muszę powiedzieć. Może, może wykorzystywać. E, I tej połączenie, bo tak jak rozmawiałem właśnie z szefem marketingu firmy deweloperskiej, że tam się sprzedaje marzenie. I tutaj e, kupowanie rzeczy, już kupuję ten dom, spełniam marzenie i ty jesteś drugim krokiem. Ten dom teraz musi być piękny. I... Mm, jak twoi klienci, skoro tak dużo z nimi rozmawiasz, definiują dom, co on ma zaspokajać, czy jest jakiś szczególny profil klienta, klientki, czy to kobieta głównie urządza ten dom jako gniazdo, czy to mężczyzna też tam czasem coś robi, ale przede wszystkim, jak jest ta definicja domu i co on ma zaspokajać, no bo ty sprzedajesz produkty bardzo estetyczne i to już jest wyższa półka niż IKEA, to już są bardziej wysublimowane, wyszukiwane, ciekawe projekty, produkty. Powiem ci tak, zazwyczaj mam w 80% klientki panie urządzają dom i panie są jakby głównym są głównymi dekoratorami swojego wnętrza pięknego. Panowie również, ale to jest tak 20%, bo panowie mają jakby inne priorytety i nie zajmują się dekoracją po prostu. I moją taką klientką, tak jak ja zawsze gdzieś przy naszych wspólnych dyskusjach, to jest klientka, która ceni sobie przede wszystkim jakość. Tak? Jest to klientka, która kocha naturalne wnętrza, naturalne barwy. I rzeczywiście, Sklepka Zakarina idzie w tym kierunku, tak? Promujemy y, drewno, promujemy naturalne produkty, promujemy rzeczy, które są jakby w zgodzie z naturą, tak? I ten klient jest taki, który jest świadomym klientem. Nie szuka on rzeczy y, na chwilę. Tak, tylko y, robią panie swoje wnętrza, tak żeby one były ponadczasowe, tak żeby one były naturalne, żeby te kolory były przyjazne i żeby po prostu dobrze się czuły w swoim własnym domu. Tak? Y, deweloper spełnia y, jakby marzenia my spełniamy chęć potrzeby, y, żeby ta chęć była właśnie y, taka spójna i taka y, Stworzenia domu, chyba takiego zgodnego z własnym tak, charakterem? Tak, tak, z własnym charakterem. Przede wszystkim mówię, klientki cenią sobie tą naturalność, taką w naszym sklepie, gdzie ja również często doradzam, promuję drewno, doradzam naturalne barwy, dlatego że później to jest ponadczasowe, tak? a nie urządzamy domu na dwa lata tak? i nie idziemy z trendami. Chociaż klasyka sama się zawsze obroni. Znaczy podczas Bauhausu. Tak naprawdę meble z Bauhausu używane są do dzisiaj, przy tak, mojej radości. Tak, tak. A to już ponad 100 lat. Mm. Ale trendy też są. No, hygge parę lat temu tak szturmem zaczęło zdobywać o, serca tak, Polaków. Tak, zaczęło zdobywać. Każdy w swoim kierunku zmierza. My również w pewnym momencie promowaliśmy taki trend, ale mówię, wszystko się zmienia i cały czas gdzieś ten klient oczekuje czegoś innego, tak jak wcześniej mieliśmy sklep typowo skandynawski, tak? były to naturalne barwy, spokojne formy. Tak teraz na przykład klient, moje klientki bardzo sobie cenią różnorodność. Zaczęłam wprowadzać różnego rodzaju kolory do Kazakariny, zaczęłam wprowadzać również fantastyczne kimona, Znale. które są naszym tutaj takim odkryciem. Stawię, stawiałem na, na Morze Śródziemne, a tutaj widzę, że daleka Azja. No troszkę tak, ale każdy znajdzie coś dla siebie i dlatego fajnie, że ten klient jest różnorodny, tak, że nie idziemy typowo w jeden styl bliski sercu każdemu, tak, na takiej zasadzie, bo klientki Kazakarina, no, są różne. Nie ma, Kobieta wiesz, zmienną jest. No, poza tym, poza tym mody, poza tym, tak jak mówisz, no, ludzie inaczej urządzają pierwszy dom, inaczej urządzają drugi dom i dru, Oj, drugi i tak, dom, czy mieszkanie. Tak, że tak. pierwszy, tak. Pierwszy dla wroga, drugi dla przyjaciela, trzeci dla siebie. E no, chciałabym, żeby każdy ten dom, który robi dla siebie, zrobił w taki sposób, żeby się po prostu czuł dobrze. A ja, jakie widzisz trendy? Bo, tak jak, bo to mnie interesuje. Basz już przekrój siedmioletni, zaczynałaś od, od Skandynawii, mhm. od tego stylu stonowanego i tak dalej. Teraz fajnie, że ta różnorodność, czyli. Myślę, że to jest feedback od klientów, że to są strzały, ale to chyba też feedback Twoich klientów ci daje tak, te pomysły. Tak, klienci przede wszystkim czasami podpowiadają: Pani Kasiu, fajnie by było znaleźć coś ciekawego, innego na pani stronie. Czy ma Pani jakiś pomysł, tak? No to wiadomo, jest potrzeba i jest pomysł, tak? I dlatego mówię, w tamtym roku zaczęliśmy wprowadzać piękne kolory, bo Skandynawia spokojna, stonowana. Też czasami właśnie o, fajnie wygląda super kubek kolorowy, który nadaje jakiegoś takiego y, troszkę fajnego charakteru. Tak? Kobiety stały się bardziej takie odważne, bardziej takie pewne siebie i potrzebują jakiegoś akcentu. Dlatego mówię, no, wprowadzamy według potrzeb, chociaż y, y, tak jak y, zazwyczaj gdzieś niektórzy pytają, y, gdzie u nas w naszym sklepie glamour. No, niestety nie jest to bliskie mojemu sercu, ale jeżeli klientka chce, to zazwyczaj sprowadzę coś, zaproponuję i ma. Jak ma być barok, to będzie barok. No, jak ma być barok, to będzie barok, ale yy, mówię, jest to na zasadzie yy, potrzeby, tak? Mhm. Jak się różni, bo na pewno masz też klientów, którzy jak urządzą sobie już fajny dom, to potem hmm. chcieliby mieć imponujące biuro. Jak w ogóle, czy widzisz u siebie klientów B2B, którzy nie urządzają przestrzeni do życia, hmm. tylko na przykład przestrzeń do pracy, przestrzeń do bycia z klientami? W, wiesz, co powiem Ci tak, przestrzeń B2B właśnie akurat teraz zaczęliśmy urządzać biura i idziemy według potrzeb, oczekiwań naszych klientów. Są to przede wszystkim biura, to tak jak zawsze mówię: w domu musimy się czuć dobrze, w biurze również musi być miło, no, przyjemnie. Spędzamy tam bardzo dużo czasu. Tak, przede wszystkim no, połowę dnia spędzamy w pracy, no, nie oszukujmy się. Dlatego moi klienci, którzy teraz dekorują i urządzają biura, również idą w kierunku prostych form, tak? Nie wymyślają nic, nie robią y, mocnych barw, bardziej skupiają się na fun funkcjonalności, tak? Y, I myślę, że ten trend jest bardzo fajny, tak? Dlatego że mała, funkcjonalna przestrzeń prosta y, zawsze powoduje, że jest nam przyjemnie i miło w pracy, a sami ewentualnie jak coś potrzebujemy, no to możemy Postawić ramkę, możemy mieć fajny kubek, możemy po, powiesić obraz, oczywiście taki, który nie będzie nas y, rozpraszał, tak? bo w pracy no to musimy skupić się na pracy. Ale są to przede wszystkim bardzo proste formy, tak? Mhm. No, prosto tak. tak, to, tak. Mi, mi, minimalizm wręcz. Hmm. I ostatnie parę lat to biznesowa huśtawka, więc... Powiem szczerze, prowadząc biznes jest to naprawdę biznesowa huśtawka. Nie wiemy, co nas czeka, jak nas czeka, w którym kierunku mamy zmierzać, co przekazywać temu klientowi, bo naprawdę media społecznościowe, media telewizyjne mają tak duży wpływ na zachowania konsumentów, że to jest taki rollercoaster. No... Dlatego mówię, ja słucham, jak słucham, y, gdzieś staram się spełnić, spełnić tą potrzebę klienta. Y, rozwijamy się, wprowadzamy coraz to nowe produkty. No, właśnie takim fajnym y, produktem, który jest w naszym asortymencie, są produkty firmy Losherber Milano. Są to produkty, perfumy do wnętrz, perfumy do ciała, perfumy, dyfuzory do wnętrz i to jest też fajnie, że czasami jak klient zadzwoni, potrafię dobrać odpowiednie perfumy do wnętrza, bo opowiada mi o sobie, co robi, jakie ma oczekiwania, jaki zapach preferuje, na przykład bergamotkę. Tak? Jak już usłyszę, że ktoś lubi bergamotkę albo paczulę, to już wiem, który zapach mogę no, zastosować. Zaproponować, a są to przepiękne zapachy, naturalne zapachy, które nie uczulają, nie mają żadnych jakichś parabenów, nie mają żadnych silikonów, więc człowiek w pięknym zapachu, w pięknym pomieszczeniu, no cudownie się czuje. Więc czego chcemy więcej? No nic. No to nie kształ kształtuje nas? Tak. No, tak to jest bardzo na rzecz i właśnie. Czujemy zmysłami różnymi, tak? Wzrok, zapach, dotyk i właśnie ten zapach i piękna przestrzeń, wizualnie, wszystko działa, tak? Na nas i musimy czuć... Każdym, każdym zmysłem, tą naszą wewnętrzną przestrzeń, żeby się czuć po prostu dobrze. No i my do tego zmierzamy, ja przede wszystkim. I przejdźmy do pytania marketingowo, e bo powiedziałaś, że zmysły, mamy, mamy ich kilka, mm -hmm. natomiast ty sprzedajesz te rzeczy, zapachy przez telefon, a masz stronę internetową, gdzie sprzedajesz, a produkty dla mnie, różne rzeczy klasy premium, czy mówimy o tapicerce samochodowej, czy mówimy o meblu, czy mówimy mm -hmm. o zastawie, poza, poza wzrokiem, który da się sfotografować, mm -hmm. jest poczucie faktury, jest, jest osmologicznie zapach, jest ileś rzeczy. Jak ty prezentujesz prezentujesz, te, jak to opisujesz, prezentujesz e, produkty, żeby je sprzedawać przez internet. W skrócie, czy, czy jest to tylko zdjęcie, czy wideo, czy jakaś narracja, opis? I jaki jest twój e, sekretny sos, żeby sprzedawać e, Rzeczy premium przez internet, bo mówisz mhm. o wielu zmysłach, a internet hipotetycznie może nam zaspokoić tylko wzrok. Tak, ale przede wszystkim, jeżeli klient już jest dociekliwy i chciałby kupić dany produkt, często dzwoni, tak? Staram się przez rozmowę wytłumaczyć wszystkie jakby zalety danego produktu, tak? Opowiadam o fakturze, opowiadam o zapachu, opowiadam o estetyce, próbuję zwizualizować, no to jest jakby taki pierwszy kontakt z klientem. Drugim kontaktem, wiadomo, staramy się przez media społecznościowe nagrywać filmy, pokazywać tą naszą przestrzeń, pokazywać produkty, które sprzedajemy przez Instagram, przez Facebook, no bo to wiadomo jest najprostsza forma dotarcia do klienta. Bardzo nam pomaga agencja nasza, z którą współpracujemy, tworząc różnego rodzaju filmy, które... Chcemy również pokazać naszemu klientowi, tak? Jest to fajna współpraca pod takim względem, że również wchodzi tutaj w grę YouTube, tak? Więc w różny sposób wspieram swoją sprzedaż internetową. Czasami nawet w kontakcie bezpośrednim z klientem, czasami nawet proponuję, że jeżeli coś się nie spodoba, to jestem w stanie odebrać to od klienta, jeżeli nie będzie spełniał jego oczekiwań. Odbierzemy, może wymienić tylko jeżeli będzie polegał na moim zdaniu, zobaczymy, tak? I nigdy nie wydarzyła się taka sytuacja, żeby ktoś oddał, powiedział: "Pani Kasiu, nie podoba mi się to albo ten zapach jest nieodpowiedni". Tak staram się przez rozmowę z klientem dopasować, że no na razie udaje się to. Zobaczymy jak dalej będzie taka bezpośrednia relacja z klientem funkcjonowała. Jeżeli wiadomo, trzeba będzie nie wiem otworzyć kanał na YouTubie. No to nie powiedziałam nie. Może też otworzymy, ale no zobaczymy. No, trzeba, trzeba sprawdzać. Tak z ciekawości, bo wymieniałaś, wymieniałaś kanały, ja tak się mhm. przysłuchiwałem, czy, przysłuchiwałem. Czy wykorzystujesz Pinteresta, który jest wręcz stworzony dla Twojej branży? W tak, mamy również Pinteresta. Ostatnio przestaliśmy jakby pokazywać pod tym względem, że bardzo mało osób obecnie. Korzysta z Pinteresta. Nie wiem to, dlaczego. To nie jest tak zasięgowe. Tak, bardziej gdzieś zauważyliśmy yy, wręcz yy, oglądanie TikToka, tak? No niestety, no też jesteśmy na tym TikToku, ale no właśnie, Pinterest był takim inspiracyjnym, bardzo mhm. fajnym, właśnie źródłem, gdzie można było coś znaleźć yy, i zainspirować się. Obecnie klienci troszkę jakby mniej są aktywni na Pinterestie. Znaczy to, co mówiliśmy jeszcze, zanim włączyłem kamery, mm -hmm. e, że jednak wideo, to nieskończące się strumieniowanie oh. wideo, które jest na LinkedInie, które jest na YouTubie Shortszy, czy na. Instagramie jako rolki, no to zjada, zjada uwagę ludzi. Te czasy konsumowania tego to są po dwie godziny. Średnia w Polsce dla dzieci i młodzieży to jest tam powyżej dwóch godzin. Dla osób dorosłych jest to godzina 45-47, coś takiego. To jak będzie taka potrzeba, to ja skorzystam z. z... Z podpowiedzi swojej agencji, która na pewno znajdzie jakieś super rozwiązanie na temat e, reklamy e, w, w mediach społecznościowych. E, więc jestem tutaj otwarta na różnego rodzaju propozycje. Jak działa? Jakie kanały są dla Ciebie? Mówisz o bardzo dużym marketing mixie i to jest fajne kom komunikacyjnie. Eee, a jak reklamy płatne, płatne za klika? Jak ważne jest dla Ciebie na przykład Google? Reklamy w mediach społecznościowych nie są tak. Y ważne jak reklama w Google. Dlatego teraz skupiliśmy się bardziej na reklamie w Google niż na reklamie w mediach społecznościowych. Facebook, oczywiście, delikatnie, ale no, jest to reklama, z tego co pamiętam, nowych rozwiązań marketingowych. Agencja proponuje różnego rodzaju rozwiązania. Nie będę tutaj zdradzała wszystkich naszych tajemnic, sekretów, wiadomo, sekretów ale idziemy z tutaj pod względem rozwoju cały czas do przodu, i agencja akurat wszystkie nowe rozwiązania proponuję my je wdrażamy do kazakarina i przynoszą one super efekty tak bardzo dużo rzeczy wpływa na mnie bardzo dużo odczuwam bardzo dużo staram się czasami przekazywać tak nie wiem czy mi się udaje ale no, prowadzę przede wszystkim swój biznes z serca o, i chyba to jest najważniejsze tak dlatego przez tyle lat udaje nam się, przez tyle lat rozwijamy się, przez tyle lat staramy się wyjść z oczekiwaniami do naszych klientów. No i tak to właśnie wszystko z serca odbywa się, dlatego, dlatego no mam nadzieję, że sklep Kazakarina jest lubiany. No i tyle. No ch Chyba tak, skoro istnieje, ale miałem zadać pytanie, mam zapisane, Aha. jak konkurować z gigantami na rynku, ale ja już powoli znam tą odpowiedź, że jest serce i kont tak, bezpośredni. Tak, wiadomo, no, zawsze jest konkurencja, tak? Konkurencja jest taka, że no, musimy też obserwować w jakim kierunku działa. No nie mogę się z, porównywać z Wielkim Amazonem lub z Zalando, bo tam jest sztab ludzi pracujących na sukces danej firmy. Ja jestem jakby w Kazakarinie tym sercem całym firmy, które wiadomo, stara się się, tak? Stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom tego klienta. Nie wiem, nie jest, myślę, że nasz klient nie jest traktowany bezosobowo. O. I to jest chyba najważniejsze, tak? Ręcy. Może porozmawiać ze mną, relacja między nami jest fajna, bliska, klienci wracają, klienci chcą z nami rozmawiać, i myślę, że to jest takim małym sukcesem, tak? Małej firmy, mały sukces, a pomału zaczynamy również się rozwijać i zobaczymy, co nam przyniesie los. No, mam nadzieję, że same dobre rzeczy. Chyba tak. No jak masz takie nastawienie, to na pewno więcej niż, niż złych. Powiedziałeś, wywołałaś Wilka z lasu. Czy handlujesz ewentualnie, czy rozważasz, czy testowałaś handel na platformach zewnętrznych jak Allegro, właśnie Amazon? Czy prowadzisz tylko swój sklep? Czy... Wiesz, co powiem ci tak. Próbowaliśmy współpracy z Allegro, oczywiście, próbowaliśmy współpracy z Amazonem, chociaż są to bardzo duże, gigantyczne platformy, które mają bardzo, bardzo duże oczekiwania, tak? I zrezygnowałam z tej współpracy dlatego, że Edwards to jest po prostu to, tak? To nic tego Edwards. nie przebije. Ja zauważyłam, że inwestycja w Edwardsa jest najlepszą inwestycją po prostu, tak? I co mi po Allegro, jak niestety Allegro ma bardzo teraz obecnie chyba bardzo duży współczynnik płatności za swoje usługi, Google też nie jest tani. Ale to jest taka y, reklama, może złe słowo reklama. To jest 100% pewności, tak? I to jest najlepsza reklama, jaka w ogóle istnieje, bo trafiamy do tego klienta określonego, y, tak jak na przykład gdzieś y, y, cechy tego klienta jesteśmy w stanie y, zidentyfikować, tak? I y, 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 to jest klient właśnie, Typowo dla mojego sklepu Kazakarina i Edwards jest w stanie znaleźć takiego klienta, i to jest właśnie takim fajnym sukcesem zarówno agencji, z którą współpracujemy Result Media, tak jak i nasz sukces, tak? Dlatego, że fajna współpraca, fajna relacja wspólna daje możliwość sukcesu, tak? I myślę, że jesteśmy na początku tego naszego sukcesu. A z takich starożytnych technik marketingowych, skoro masz te relacje, sprzedajesz zapachy przez telefon, co nadal mi imponuje. Poczekaj, zadzwoń do mnie, a zobaczysz, jak ci sprzedam zapach przez telefon. Zdziwił okay. się totalnie i wrócisz ab ponownie. Absolutnie, absolutnie. To no właśnie, wrócisz ponownie, bo masz relacje, czyli ci ludzie wracają. A jak e, z polecaniami? Czy twoi klienci przyprowadzają ci nowych klientów przez to, że nimi tak. się tak dobrze zajmujesz? Tak, tak. E, zazwyczaj klientki polecają nas 嗯。<noise> I rzeczywiście mamy wielu klientów z polecenia, co też mnie cieszy, tak? bo kolejna osoba poleci kolejnej osobie, wiadomo, są czasami porażki, bo nie ma biznesu bez różnych sytuacji, tak? miłych, niemiłych, ale myślę, że uczymy się też cały czas, tak? I ta nauka jest o tyle fajną nauką, że pewne wnioski potrafimy wyciągnąć, tak. I jeżeli Robiłam coś źle, to następnym razem staram się, żeby było to dobrze. Tak? I te klientki jednak y, zazwyczaj wracają i polecają, co mnie bardzo cieszy, tak? bo y, nie jest ich coraz mniej, a coraz więcej. Mm -hmm. e, czy myślałeś ewentualnie, czy już robisz ekspansję zagraniczną? Taki modny, modny temat się zrobił w mm. okolicach pandemii. I teraz polskie firmy coraz, coraz chętniej, przede wszystkim coraz odważniej i bez kompleksów wychodzą na inne rynki. Czy, czy ty już może to robisz? Czy wyciąć to pytanie? Nie, powiem tak. Rozważamy ekspansję na rynek zagraniczny, przede wszystkim w kierunku Hiszpanii nas gdzieś ciągnie i nawet dyskutowałyśmy ostatnio z panią Martą, co można by było zrobić, żeby przyciągnąć ten rynek zagraniczny. Mamy bardzo fajną ofertę. Meble bambusowe które ja po prostu kocham, tak? są to meble typowo pod akurat klimat hiszpański, tak? do ciepłych krajów, i gdzieś meble bambusowe wprowadziłam parę lat temu na rynek polski. Spodobały się i zaczynamy pomalutku przystosowywać naszą stronę na rynek właśnie hiszpański. A może w przyszłości będzie to dalej jeszcze. Nie wiem, zobaczymy. A bliżej, bo wiesz, że tak Szczecin to rzut kamieniem masz duży <grym> rynek niemiecki. Wiesz, co Niemcy są specyficznym narodem bardzo, bardzo specyficznym. Estetycznie. Tam y czasami nie chciałabym nikogo oczywiście urazić. Wydaje mi się, że oni. Nie potrzebują pięknych rzeczy, tak? Naprawdę, no przepraszam, oni przepraszam, zadowalają naprawdę. się. Znaczy, że... to, jest, to jest naród inżynierów. Jak zwiedzałem, czy Wyspę muzeów w Berlinie, czy Galeria Sztuki w Dreźnie, to jak trafiasz do sali na przykład e, e, Romantyzm Niemiecki, czy coś, to widzisz, tak, zdecydowanie tak. naród inżynierów. Po to... Tak, tak, dlatego ja mówię. Każdy znajdzie coś dla siebie, ale no, mimo tego, że mamy blisko Berlin, blisko Niemcy, klient tamten jest inny. inny. Tak. Nie mówię gorszy, nie mówię. W żaden sposób nie chcemy tutaj um, mówić lepszy, gorszy, fajniejszy, z większym gustem, z, z lepszą estetyką. Nie. Yy, no, Specyficznie. Rynek niemiecki, wielu osoba, wiele osób tego nie rozumie w innych branżach, że Niemcy, uh -huh. też handlując z Niemcami, prowadząc sklepy na Niemcy, tam poczucie estetyki jest tak dramatycznie inne od naszego. Uh -huh. Polskie poczucie estetyki prędzej spotka się z brytyjskim, francuskim, hiszpańskim tak, czy włoskim. hiszpańskim, włoskim, tak. Przede wszystkim cenimy sobie to piękno. O. A oni cenią sobie funkcjonalność, chyba raczej tak, o może. I powiem tak: zobaczymy, co nam los da, zobaczymy, co przyniesie nam możliwość jakby rozwoju w Kazakarina, jeżeli będzie nam dane dalej rozwijać się na rynki różne i przeróżne, rozwiniemy się. Nie mówię nie. Okay. E, już tak powoli zmierzasz do końca, ale skoro mam tutaj ekspertkę, to jaka jest przyszłość wystroju wnętrz? Czy my zostaniemy tymi minimalistami? Przeszło Hygge, przeszedł minimalizm e, i zaczynasz mówić o tych kolorach, o tej różnorodności? Czy teraz czas mhm. będzie na jakąś eklektyczną różnorodność znowu? Wiesz co, powiem ci tak. Minimalizm zawsze się sam obroni. Tak? Te naturalne barwy, ta kolorystyka, taka bardzo naturalna, spokojna jest... Trendem ponadczasowym, klasycznym, który po prostu zawsze będzie. Ale kobiety mówię, chcą troszkę urozmaiceń. Tak jak kobieta zmienną jest, czasami coś delikatnie doda do swojego wnętrza. Nie mówię, że ma na czerwono ściany malować, bo w żaden sposób nie jest to akurat pod tym względem naszym celem, tak? Ale widzę, że Kobiety coraz bardziej są odważne. O, to jest bardzo dobre słowo. I tą odwagę próbują właśnie pokazać przez. Dodatkowe y, jakieś akcenty w swoim domu, kolorystyczne, tak samo jak i ubiór. Y, właśnie nasze fajne kimona polskiej marki też są właśnie takim fajnym trendem, który widzę został po prostu doceniony. Nie wiem, co będzie dalej, ale podoba się to, i na pewno y, kobiety stały się bardziej odważne. O. Super. Ostatnie pytanie. Daje, okay. daje ci magiczny telefon <noise> albo komputer. Możesz wysłać do siebie kilka SMS-ów, ewentualnie maila w przeszłość do 2016 roku. 2016? Tak, i dać sobie poradę, co inaczej byś mogła zrobić. Te lekcje, jak mogłabyś skompresować swoje lekcje biznesowe z ostatnich 7 lat prowadzenia takiego e-commerceu i takiego sklepu. Co byś wysłała tej Kasi sprzed 7 lat, żeby jej było łatwiej i lepiej Wiesz, co, Powiem ci chyba nic. Yy, <noise> dlatego, że. you <laughs> Każdy rok uczy nas czegoś nowego, każdy rok daje nam zmiany, każdy rok nam pokazuje, w którym kierunku mamy iść i to jest fajne. Uczymy się z trendami, uczymy się odbierania potrzeb klientów, tak. W każdym roku są to różne potrzeby, dlatego nie chcę wrócić do tamtego roku 2016. Ja z każdym rokiem coraz więcej się u z każdym rokiem poznaję nowe technologie, nowe możliwości. No, tak jak mówię, ostatnio gdzieś córka mnie mówiła, żebym TikToka sobie otworzyła i pokazywała na TikToku sklep Kazakarina. No, byłam na początku na nie, ale no, nauczyłam się, tak? Więc. Mówię, uczymy się, poznajemy. Mam nadzieję, że idziemy w dobrym kierunku. Mam nadzieję, że każdy gdzieś będzie właśnie poznawał sklep Kalina, tak? I jeżeli raz robi zakupy w naszym sklepie, to kolejny raz również powróci i poleci nas klientom, bo to jest dla mnie najważniejsze. Okej, okay, super. Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Ach, już? Już, kończymy. Bo, bardzo fajna, bardzo naturalna opowieść. Doceniam to budowanie na relacjach i na klientach, bo to jest gdzieś tam najważniejsze w biznesie. Fajnie, oh, no. że naturalnie to robisz. Nie wiem czy naturalnie, no staram się, bo, bo jest ciężki rynek ogólnie. Wiesz, Bardzo jak ktoś ma fajne zaplecze finansowe, tak? Mnóstwo możliwości i mnóstwo różnych pomysłów. Pracuje tam sztab różnych agencji marketingowych, tak? Jedna od tego, druga od tego, trzecia, od jeszcze czegoś. To jest wspaniale, tak? No bo są różne możliwości. My po malutku zaczynamy, zaczynaliśmy od niczego, tak prawdę mówiąc, bo pomysł mój na otworzenie sklepu internetowego zrodził się z potrzeby, tak, a przebranżowiłam się totalnie, bo nie wiem, czy Marta opowiadała tobie, że zajmowałam się przewozem materiałów niebezpiecznych, więc, no trochę, 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 dużo wszystko. więc trochę dużo różnych sytuacji w życiu i mówię, sklep powstał z potrzeby, po prostu stworzenia czegoś pięknego, tak? I mówię, i każdy rok czegoś nas uczy, każdy rok pokazuje nam, w jaki sposób możemy się rozwijać, i to jest fajne, tak? A zobaczymy, co będzie za parę lat. Mam nadzieję, że sklepka Zakarina rozwinie się i będziemy mieli wiele różnych możliwości. I tak jak zaczynaliśmy od jednej firmy, tak teraz obecnie mamy 15, więc trochę dużo się dzieje. Duże. super. No, życzę powodzenia i. Yy, powiem tak, nie dziękuję, aby się wszystko spełniło i <noise> fajnie się rozwijało. I to będzie naszym sukcesem. Super. Dzięki serdeczne. Dziękuję. I do zobaczenia. Do zobaczenia.